Witam Was, z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. I po ostatnim odcinku, w którym powiedziałem, że może zrobimy challenge'a związanego z tym, że szybciej zostaniemy Gapim, ale ja się nad tym zastanowię, stwierdziłem, że na chwilę obecną bardziej chcę się skupić na tym, aby Isaaciem zejść do Sheola. I w tym Sheolu tak naprawdę pokonać szatana i odblokować to, co mnie interesuje najbardziej, to znaczy nóż matki. A czemu? Wyraziłem się chyba jasno kilka odcinków temu na ten temat, bo po prostu chcę, żeby nóż matki się pojawiał i żebyśmy mieli rzeczywiście jakiekolwiek szanse. No dobra, te szanse i tak możemy mieć, ale żebyśmy mieli lepsze szanse względem tego, co szykuje na nas gra, kiedy będziemy próbowali ją do końca przejść. I cóż, Ghost Baby jest nie dość, że przedmiotem specjalnym, to raz, a dwa, jest strasznym familiarem, dlatego wezmę tego familiara, wezmę Lil Chubby'ego, ponieważ Lil Chubby niejednokrotnie przydał mi się w czasie moich ranów i nie będę ukrywał, że uważam ten przedmiot za jeden z bardziej pożytecznych, choć niektórzy twierdzą, że jest po prostu przedmiotem takim, który można olać i zapomnieć, że w ogóle był. I cóż, Spirit Heart w zamian za bombę, no pół Spirit Hearta już straciliśmy, bo oczywiście pająki moje Nemesis jak zwykle dały mi się we znaki. Oh well, idziemy walczyć z bossem, którym będzie Pin w zwykłej wersji, który będzie dla nas łatwy, jeżeli Lil Chub będzie w stanie właśnie go trafić, bo Lil Chub zadaje mu bardzo dużo obrażeń. No, tak jak widzicie, tylko że nie w formie, kiedy Pin wystaje z ziemi, tylko w formie, kiedy Pin nad tą ziemią leci, tak jakby. I staram się nie strzelać nie wiadomo po co, bo to trochę jest bez sensu w tej walce akurat. I cóż, łyżka matki. Czy też jak kto woli, Wooden Spoon, który nas przyspiesza, mogę go wziąć i zejść do następnego piętro. I teraz, tak patrząc, mamy Curse of the Lost, więc mamy ogromne piętro i mamy ciebie tutaj. Jeżeli znajdę pokój wyzwań bossów, no to owszem, na pewno skorzystam z twoich usług. Jak na razie nie dziękuję. Ale, co chcę znaleźć? Tak naprawdę, właśnie, wykańczając to pomieszczenie, będziemy mieli możliwość rolapowania. A to jest dość niefortunny zbieg okoliczności, ponieważ nie mamy możliwości wykorzystania tego w pokoju z przedmiotem, a wejść do sklepu też nie mamy po co, bo nie mamy kasy. Ten jeden dodatkowy cent naprawdę nie zrobił mi różnicy. Dlatego pójdziemy walczyć z bossem i możemy troszeczkę popsuć grze generowanie przedmiotów w naszym item roomie. No dlaczego? Bo najpierw walczymy z bossem i zmieniamy tak naprawdę troszeczkę modyfikujemy przez to pulę przedmiotów, które są wylosowane już z góry i będą nam się pojawiać, tak jakby. Tego na pewno nie przerofuję, bo to jest Tears Upgrade i upgrade życia, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko patrzeć, jak ilość naszych roll-upów zmniejsza się dość znacząco. I gdybym był... Dobra, to pomieszczenie jest w miarę okej. Chyba spróbujmy. Zadziałało.
To jest aż dziwne, że coś mi zadziałało, tak jak to zaplanowałem. Ale okej, dobra. Lil Chub jest dobry przeciwko podwójnym muchom. Oczywiście, o ile nie zostaną zbite przez nasz knockback, który, przyznajmy, jest troszeczkę irytujący na chwilę obecną. Ale w przyszłości może nam się przydać. I cóż, idziemy w dół. I jest to, co chciałem znaleźć, to znaczy nasz pokój z przedmiotem. Wolę mówić item room, tak jakoś po polsku to nie brzmi, nie brzmi po prostu, tak? Przepraszam was bardzo, ale po polsku dużo rzeczy nie brzmi tak ładnie, jak brzmią po angielsku, a nawet po niemiecku. Haha. Dobra, wchodzimy. Kolejny przedmiot, którego nie przerolapuję. Co jest z tobą, gro? Kolejny upgrade życia mi dajesz. A tutaj co będzie? Pająki! Więc pomieszczenie bez sensu. I mamy jedną bombę, którą zużyję w taki sposób. I kolejne dwa Spirit Hearts, które przydadzą nam się, bo bronią nas przed oberwaniem w nasze prawdziwe serca, które akurat teraz przehandlujemy może na jakiś fajny przedmiot. A jak nie będzie fajny, to o, matchstick. Akurat matchstick też się nam przyda. Jako trinket. Proszę, zapłać już. O! Słuchajcie. Chyba gra mnie zaczęła lubić. Secret Heart. To jest upgrade. Nie dość, że naszych łez i najpotężniejszy przedmiot, jaki możemy mieć. To na dodatek, jak widzicie, troszeczkę polepszyła nam się sytuacja z sercami i jesteśmy OP. Tak. Znalezienie teraz Brimstona czy czegokolwiek innego sprawi, że po prostu będziemy jakby to ładnie ująć. Zobaczcie, co ja robię tym przeciwnikom. Teraz rozumiecie, dlaczego na tym już poziomie siły ja nie chcę mieć nic wspólnego z przedmiotami typu Brimstone. W ogóle jak zrobię escape i wam pokażę naszą siłę, która jest bardzo niska. Okej, nie? Fajnie, jest bardzo niska. Ale wszystko zabijamy na jeden strzał, a to dlatego, że Secret Heart nie jest ujmowane w tej statystyce. Także macie OP przedmiot przed sobą, którego statystyka po prostu nawet nie ujmuje. Więc cóż, pozostaje nam tylko zejść na następne piętro i teraz by się przydały upgrade'y szybkości naszych quest, bo chociaż tak szczerze, słuchajcie, z drugiej strony może upgrade szybkości nie będzie dobrym pomysłem, nie wiem. Zobaczymy, na pewno ten Blood Bank wykorzystamy w przyszłości. A, to były głupi damage z mojej strony, tak? I Secret Heart, no... Teraz przydałby mu się jakiś upgrade, więc wejdziemy sobie tutaj i... 10 dodatkowych bomb. Nie... Przerolowałem 10 dodatkowych bomb na szkielet, na... Klucz uniwersalny, skeleton key po polsku, tak? 99 klucz. Raczej już nie będziemy uważać na to, żeby, nie wiem, nie otwierać złotych skrzyń, bo nie będziemy mieli kluczy, żeby to zrobić. Nie, teraz mamy 99 kluczy i każdy zdobyty klucz jest kluczem straconym, tak de facto. Bo po co nam... Znaczy inaczej, nie możemy mieć więcej kluczy. I to się bardzo przydało. Hierofant. Co robił Hierofant? To robił. Myślałem, że przeteleportuje mnie gdzieś, ale... To również... To, co właśnie się stało, jest również dobrą rzeczą. Dwa dodatkowe Spirit Hearts zawsze są mile widziane i... Zwykła skrzynka, w której może się kryć wszystko, włącznie z bombami, które teraz by się bardzo przydały, i pieniędzmi, i kluczem, który jest nam zupełnie nieprzydatny. Ja chcę sklep.
Dziękuję bardzo, gro. Mamy sklep, mamy 17 centów, tam 17 monet. 17 monet, ja mówić nie po polski. Nie wiem, co się ze mną dzieje. I... chwilę myśleliście, że przeroluję może kompas. Haha, nie. Nigdy nie przerolowałbym kompasu. I cóż... mamy szansę na jeszcze jeden reroll, jeżeli te pomieszczenia nie będą puste. Ale na pewno skorzystamy z Bloodbanku po walce z bossem. I to pomieszczenie nie jest puste, ale zawiera w sobie przeciwników, którzy mogą nam zrobić krzywdę, bo to są muchy. A much też nie umiem dodżować. Rosary. Tak, jasne, że tak. To jest przedmiot, którego na pewno bym nie przerolował i na pewno będzie w stanie nam pomóc w przyszłości. Dobra, nie zrobię tego przed walką z bossem, bo to będzie niebezpieczne. Ale chciałbym, żeby z tego chociaż te decyzje trudne. Dobra, zrobimy tak. Zejdziemy do dwóch serc zwykłych. I mam nadzieję, że wypadnie nam, że w tym czasie Bloodbank zapłaci nam jakimś fajnym przedmiotem. To znaczy, Ivy Black nie będzie fajnym przedmiotem, kurczę, i niestety nie mamy. Niestety nie mamy tego, co chciałem mieć, trudno. Nie mamy też żadnych serc na... nigdzie na poziomie, co oznacza, że mamy kasę dodatkową, która w sumie nam się przyda. Możemy za nią coś kupić w sklepie. Ale... znowu pomieszczenie, które może zrobić mi krzywdę. Dlatego najpierw pozbędę się much. I później zajmę się latającymi głowami, które dadzą mi klucz. Wow! Ale mam 6 bomb. Zaszalejmy. Spróbujmy znaleźć ukryte pomieszczenie, bo może w nim znajdziemy przedmiot. A jak znajdziemy przedmiot, to może go przerolapuję na coś innego, mam nadzieję. I pieniądze. Nie to, żebym mógł stąd wejść do sklepu, ale nie muszę się o to martwić, bo mam 98 kluczy. Wow, ten run jest naprawdę dziwny. I Spirit Heart. Na 100% kupię Spirit Hearta i mam 21 monet. Magik, który jest zupełnie beznadziejnym przedmiotem, więc użyjemy go na tym bossie, bo nie mam zamiaru go ze sobą nosić i zajmować sobie dodatkowe miejsce. I wow, Chad, który za chwilę zginie, jeżeli go tylko zacznę trafiać, bo na chwilę obecną tego nie trafiam. I to jest największy problem, że strzelam i w bossa nie trafiam. I pierwszy damage, który może sprawić, że nie będziemy mieli możliwości dealu z szatanem, chociaż na chwilę obecną to bardziej się to zapowiada na deal z aniołem ze względu na ilość przedmiotów antypiekielnych, które mamy ze sobą, no bo sporo ich mamy i małego czada nie da się przerolować w nic. Właśnie, nie da się go w nic przerolować. Dobra, Mitra musi niestety Mitry nie będziemy mogli podnieść to raz, ale weźmiemy na pewno to pół serducha i to pół serducha oddamy naszemu kochanemu diabelskiemu koledze, bo tak. I może w zamian dostaniemy upgrade życia i szybkości zarazem. Chociaż IV bag mógłby być też dobry. I teraz idę na całość, moi drodzy, i booster ducha jeszcze. Nienawidzę cię, gro. Spróbujemy chociaż to jedno pomieszczenie zwiedzić i zobaczyć, a nóż widelec, znajdziemy w nim serce albo
Lil Chub zapłaci sercem. Cóż, mam jeszcze nadzieję na to, że może gdzieś znajdziemy marzenie ściętej głowy. W sumie mogę jeszcze jedną bombę tak naprawdę poświęcić. Mogę poświęcić też jedno Eternal, jedno Spirit Card, żeby sprawdzić, czy to zadziała. Wiecie co? Pieprz je, maszyno. Chociaż zapłaciłaś jednym serduchem. Tyle, ile wlałem w ciebie serc, ile życia w ciebie dałem. To po prostu to jest niemożliwe i nie. I mamy 26 monet. Za co kupię jeden klucz. Twój jeden klucz, jedną bombę. I mam nadzieję, że mi się uda to, co myślę i kombinuję. Jak nie, no to poddaję się. Poddaję się, nie szukam sekretnych pomieszczeń. Nie, to jest po prostu bez sensu. Przydałyby się teraz X-Ray Goggles, które naprawdę nam by pomogły w tym wypadku, bo w najprostszy sposób bylibyśmy w stanie... Wow, dobrze, że Secret Heart daje jako taki... Chciałem powiedzieć homing missiles, ale to trochę się mija z tym, ale tak, teraz by się przydał jakiś upgrade damage'u, naprawdę, bo zaczyna mi go brakować i dzięki maluchu za to, że dajesz nam pół serducha. Potem będziesz płacił pewnie więcej, ale na razie się musisz rozgrzać. Dobra, nie chcę tego przedmiotu. I teraz jest to Halo of Flies, które... będzie nas bronić przed atakami. I czy jestem w stanie... Jestem na tym piętrze w stanie coś więcej ubrać, więc może na początku pójdziemy w kierunku bossa i zastanowimy się nad tym, co zrobić z Halo of Flies, ponieważ jest to przedmiot, który może nam się przydać, a z drugiej strony... O, dziękuję, gro. Byłaś miła. A z drugiej strony może się okazać, że ten przedmiot nam zrobi więcej krzywdy niż pożytku. I tak de facto będę musiał się zastanowić nad tym, czy chcę go brać, bo słuchajcie, mogę go wziąć, mogę wziąć ten przedmiot, ale musiałbym mieć pewność, że dostanę coś. No, dla tego klucza nie będę na pewno ryzykował. I okej, taka sytuacja mi się podoba. I teraz tu powinien być, ale nie ma. Ukryte pomieszczenie, więc pewnie będzie gdzieś indziej. Ale pójdziemy walczyć z bossem. Jest to Pestilence, który sprawia, że moja chęć zdobycia Halo of Flies właśnie spadła do zera, bo tak naprawdę dostaniemy pierwszo-levelowy Cube of Meat, który bardziej mi pasuje i wolę go. I teraz na razie nie będę używał roll-upa, wychodził stąd i szedł, ponieważ możemy dostać coś ciekawego tutaj. Czy ja coś mówiłem na temat Brimstona? Zrobimy roll-upa i Spirit of the Night sprawi, że będę latał. Fuck you game, nie biorę łapki Gapiego, to może być zły pomysł, żeby jej nie brać, ale mogę latać i już mi kolce te na ziemi nic nie zrobią. I teraz pozbieramy sobie roll-upy dla Halo of Flies, którego na chwilę obecną już nie chcę, bo mam lepsze przedmioty, ale popełniam też błąd. Dlaczego? Bo możliwe, że w sklepie nie będzie bossa. Zobaczymy, co jest tutaj. Złota skrzynia, którą na pewno weźmiemy, tylko że w późniejszej kolejności, bo jeżeli mamy tworzyć jakieś roll-upy czy coś w tym stylu, to... ja bym się skłaniał do tego, żeby to robić z głową, czyli tak jak to się powinno robić, to znaczy podjąć jakąś, wiecie, strategię, to znaczy sprawdzić, czy w sklepie jest może miniboss, czy go nie ma, albo coś w tym stylu.
I tak, może to. Kosztuje to nas jedno naładowanie, ale jest warto. Dlaczego? Bo jeżeli tu nie będzie grida, co automatycznie zostało skreślone, to wiemy, że na pewno na przyszłym piętrze tego grida nie będzie. I grid mógł też wyrzucić przecież przedmiot, który możemy przerolapować, a tego nie zrobił. Empress. I Empress na razie sobie zostawmy. I udajmy się przerolapować Halo of Flies, bo nie chcę już tego przedmiotu. Chocolate Milk, który również jest przedmiotem, którego nie chcę. Także wiemy, że na pewno tutaj nie ma ukrytego pomieszczenia, więc spróbujmy tutaj. I tu już był. I wow, dime. Mamy tyle teraz pieniędzy, że naprawdę przedmiot, który odblokowaliśmy, to znaczy Money Equals Power, naprawdę byłby fajny, gdyby się pojawił. Gdyby się pojawił. Niestety ta gra nie jest z tego rodzaju, że lubi robić to, o co ją prosimy, więc nie martwcie się, pewnie za, nie wiem, 50 ranów albo troszeczkę więcej. Wow, to był chamski spawn, gro. Może uda nam się znaleźć po raz pierwszy Money Equals Power. Jednakże nie nastawiajcie się na to zbytnio, bo tak jak mówiłem, Money Equals Power to jest jeden z tych przedmiotów, który ma chęć wypadać taką, że aż jej nie ma. I z tego co widzę, zabraknie nam jednego roll-upa na poziomie. Chyba, że jeszcze będzie jakaś odnoga w górę prowadzić, co szczerze wątpię. Prowadzi, ale tutaj nic nie ma. Okej, pójdźmy w górę. Wow, pomieszczenie, które wcześniej sprawiło mi tyle problemów, bo nie mogłem latać. Seems legit now. Bo to pomieszczenie miało nas bardziej wkurzyć niż być... Dobra, ten krusz już mi jest naprawdę niepotrzebny. Wejdźmy do arcade'a. I na pewno spróbujemy to zrobić w taki sposób. Mamy pełno serc leżących na całym poziomie, więc mogę troszeczkę pobawić się w hazard, a nic nie zaszkodzi, jeżeli zdobędziemy rzeczywiście blood bag, bo... Bo co? Bo jedno, bo dwa serca już sprzedaliśmy w zamian za możliwość latania. A jak wiecie, możliwość latania w tej grze jest esencją moich ranów, to znaczy w głównej mierze czekam na to, żeby móc latać, bo bez możliwości latania tak jakoś gorzej mi się gra. Inaczej, każdy ma jakąś swoją strategię i to jest Ivy Bug, który... Który użyłem tak tylko sobie, żeby może zdobyć jakąś kasę. Trójgłowy. Chciałbym, żebyś mi dał, nie wiem, na pewno nie klucze. Fajnie by było, gdybyś dał mi przedmiot. Zajdziemy do 60 monet i kończę tą grę. Dobra, może wygramy te serca. I tyle z nas tutaj. Ale wiemy jedno. Na kolejnych piętrach nasze, w razie czego, arcade roomy dadzą nam na pewno Blood Banka, bo Ivy Bug może wypaść tylko raz. Blood Bugi mogą wypadać ile im się żywnie podoba, więc oznacza to, iż gdyż ponieważ kolejne Blood Banki, jeżeli zdecydują się zapłacić, zapłacą nam na 100% Bloodbagami, więc jakoś nie martwię się, że teraz wypadł nam Ivy Bag, po prostu wiem, że on musi w którymś momencie wypaść, tak? I jesteśmy bardzo blisko item roomu, który na pewno sobie odwiedzimy, bo to jest item room, tak? A item roomy, no cóż, jak wiemy, są naszym priorytetem w czasie grania w Isaaca i tak. Secret Heart rzeczywiście ma minimalne namierzanie przeciwników i
ukierunkawianie się w ich kierunku. No po prostu moja polszczyzna z dnia na dzień mnie coraz bardziej przeraża. Ale okej, okay. Chodziło mi o to, że w najprostszy sposób to ujmując, z każdym wystrzelonym strzałem on w miarę staje się samonaprowadzający. Wow, to jest naprawdę fajne. Secret card wypadł mi w czasie mojego grania w The Binding of Isaac po raz drugi. Więc jesteście świadkami czegoś, co może sprawić, że rzeczywiście pokonamy szatana. Tylko przydałby się range upgrade teraz do tego, nie wiem, coś jeszcze, żeby mieć jakieś szybkość. Tears upgrade też by się przydał. I to nie jest ta strona, w którą powinniśmy iść. Szlak. Ale jest tu sklep. I do sklepu... Wow! Teraz gra to po prostu... Wiecie co? Chciałem powiedzieć, że... Nie. Musiałaś, trollbombo. Musiałaś. Nienawidzę trollbomb. Zobaczcie, jak nam zjechała nasze... Nasze spirit karty, które są dla mnie tak cenne. Ale dzięki temu nie mamy przekreślonego naszego... naszej możliwości dealu z szatanem, ale jak tak dalej pójdzie, to będziemy go mieli przekreślonego. Jedna wada, nie mam upgrade'u range'a, więc to się źle skończy, jeżeli tak dalej pójdzie. Tutaj. Dobra, pomieszczenie, które jest teoretycznie łatwe, a teoretycznie trudne. Dlaczego teoretycznie łatwe? No bo są tutaj mózgi, które tak naprawdę nic nam nie zrobią. A dlaczego teoretycznie trudne? Bo jest ta cholerna wieżyczka po środku. I cóż, idziemy w dół. Bo jak widać, to chyba tędy powinniśmy się udać, żeby dojść do sklepu, do naszego pomieszczenia z przedmiotem. I naprawdę, znaleźliśmy skeletonki, zobaczcie, nagle tyle kluczy na poziomach się pojawia, a bomb prawie wcale. Przenośna slot maszyna, czy też przenośny jednoręki bandyta, jak kto woli. Zagram nim 3 razy, tak żeby mieć fajną liczbę monet i 10 bomb. Nie jest mi potrzebne 10 bomb na chwilę obecną gro, więc sobie to podarujemy. Ale sprawdzimy, czy tutaj nie ma ukrytego pomieszczenia. Nie ma. Co będzie tutaj? Skrzynka, którą na 100% otworzę, i jest to teleport, który jest przedmiotem, którego nie chcę mieć, i kolejną rzeczą do rolapowania. Naprawdę, latające płody powinny zniknąć. Ogólnie zastanawiam się nad jednym. Co Edmund wymyśli, żeby nas wkurzyć w The Binding of Isaac Rebirth? Który de facto coraz bardziej, z tego co widziałem ostatnio, 2 albo 3 dni temu, został opublikowany post przez Edmunda na oficjalnej stronie gry, która pokazuje kilka fajnych rzeczy. Plus jedna najbardziej rzecz, która przykuła moją uwagę, to znaczy 3 sloty na zapis gry. A co to może oznaczać? Tylko tyle, że albo Edmund właśnie się z nas pośmiał, bo ha, to jest w wersji na, nie wiem, PlayStation Vita albo coś w tym stylu. Albo, słuchajcie, chcieliśmy to dodać, ale w końcu z tego zrezygnowaliśmy, bo gra byłaby zbyt tendencyjna. Nie, właśnie to by mi się przydało w Isaacu, to znaczy kilka save slotów, to znaczy, że jednym miałbym tyle zapisu, drugim miałbym tyle. A dlaczego? Bo w tym momencie nie mogę usiąść sobie samemu pograć w Isaaca, bo przepadnie progres, który moglibyście zobaczyć. A nóż widelec uda mi się, nie wiem, zdobyć przedmiot jakiś super, hiper, ultra rzadki, a wy tego nie zobaczycie z tego powodu, że po prostu tego nie nagrywałem i grałem sam dla siebie. No, troszeczkę taka sytuacja byłaby niefajna z waszego punktu widzenia. I teraz co tutaj będzie? Pieniądze. Jeszcze za chwilę się okaże, że będziemy mieli 99 centów, co oznacza, że będziemy mieli naprawdę dużo kasy i więcej takich pomieszczeń jak to. Cóż, ja się napiję herbaty. Patrzę na godzinę, jest prawie północ i
Wow, nawet nie nagrywam aż tak dużo czasu, muszę wam powiedzieć. Jeszcze jesteśmy w ramach normalnego odcinka każdej innej serii, ale nie Isaaca. Isaac przez swoją randomowość sprawia, że nie można określić, jak długi odcinek będzie. I to jest problem z Isaaciem, ponieważ trzeba sobie przeznaczyć do 2 godzin czasu. A to tylko z tego względu, że Isaac jest nieprzewidywalny i za to go lubię. Chociaż można go zrobić przewidywalnym, hahaha. I właśnie to jest jedna z rzeczy, o którą chciałbym naszego Isaaca sprawić, że będzie lepszy. I teraz pytanie, teleport czy przedmiot w pokoju? I wiecie co? Jak bardzo bym... Co w ogóle mieliśmy w pokoju z przedmiotem? Bo ja już zapomniałem. To jest straszne, że zapomniałem, co było w pokoju z przedmiotem. I muszę się do niego cofnąć. Aha, 10 bomb. Nie. Na pewno woda święcona nie jest przedmiotem, który chciałbym wziąć jako familiar, który niektóre familiary osłabia, a inne ulepsza. I nie wiem, jak to by działało z Lil Chubbem, ale nie chcę nawet, wiecie, kombinować, bo Lil Chub w miarę się przydaje, a Lil Chubby, którego też mamy, też jest familiarem, który na chwilę obecną mi odpowiada i nie widzę sensu go modyfikować. I cóż, Biblia. Tak. Biblia. Widzicie, jak jestem zaaferowany tym, że podniosłem Biblię. Jest to zupełnie chyba najbardziej nieprzydatna z książek, jakie możemy znaleźć w Isaacu i mamy 12 bomb. Dlaczego ja nie szukam sekretnego pomieszczenia? Nie. Tutaj może? Też nie. Ciekawe. Na pewno nie będzie w sklepie, chociaż przy generowaniu tych poziomów może być tak, że właśnie w sklepie się znajdzie. Ale okej. Czy będziemy mieli jeszcze jeden roll-up, tylko i wyłącznie. Co oznacza, że ani woda święcona, ani teleport nie zostaną prze... Chociaż może będziemy mieli więcej roll-upów, bo układ... Nie, na pewno nie będziemy mieli, bo układ poziomu na to nie wskazuje. Szkoda. Szkoda, ale na 100% ten roll-up idzie do sklepu. No dlaczego? Bo mapa, bo habit, bo bateria, bo druga bateria i w sumie tylko tyle. Przepraszam, Blue Candle. Mamy odblokowanego Blue Candle, który też może wypaść i Steam Sale. Dobra. Nie będę już taki... Wezmę tego Steam Sale'a, skoro mi go dajecie, okej. Tak może się nam nie przydać, ale i tak kupiłem już ten przedmiot, a kolejnego roll-upu na pewno nie będę miał, bo chociaż miałbym ten roll-up, a chcę przerolować teleport, bo tak. Albo lepiej, przerolujemy raczej wodę święconą, bo woda święcona, cóż, jest z puli pewnych przedmiotów, które chciałbym mieć. Jest to mitra i inne, tylko że nie możemy wziąć mitry, bo mamy małego czada, więc branie mitry jest zupełnie bezsensowne w momencie, kiedy mamy małego czada. Czada, bo Little Chuba też mamy. Mamy obydwóch, więc muszę się chwilę zastanowić, o którym mówię. Chodzi mi o małego czada z Super Meat Boya, który był w Super Meat Boyu bossem, tutaj też tym bossem był i tyle. Dobra. Boss, którym jest wojna. Boże, jeszcze ta wersja wojny, której nie cierpię. Ale ta wersja wojny może się okazać prosta z tego względu, że... Wow, bomba, której nie zauważyłem. Może się okazać z tego względu łatwa, ponieważ gdyż i dlatego, że w najprostszy sposób to ujmując, właśnie straciliśmy wszystkie
Właśnie, wszystkie kamienie, a wojna przez taki pojedynczy kamień potrafi przeleść. I jest to też wojna, której nie lubię, ta czempiońska wersja wojny, która przy siadaniu pluje krwią i czego się czasem nie da po prostu zdodżować już. Ale drugopoziomowy Cube of Meat, który jasny, że tak. Nail i szpadel. Naila nie chcę, szpadla też nie chcę. Pakt za dwie, za dwa serca. Niestety, ale to, ale musimy opuścić to miejsce, pomimo, że kusi. I w sklepie nie będzie bossa. Bo mini boss jest po prawej stronie w ogóle. Wow! Wszystkie odnogi prowadzą do sklepu i tak dalej. Czy jak to woli, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Jest nawet w ukrytym. Wow. Nie chcę z tobą walczyć. Chcę... Wow, maska Infiniego. Nie, 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 nie. Maski Infiniego to my tutaj dziękujemy wam za to, że byłyście. I w ogóle, i w szczególe. I okazuje się, że jak pójdziemy w... Kurczę. Jestem w kropce, bo nie mam bladego pojęcia, jak to rozegrać, tak żeby... Dobra, inaczej. Wiem, gdzie będzie... Wiem, jak dotrzeć do pomieszczenia z przedmiotem. I tego się trzymajmy, że wiemy chociaż tyle. I tak, stworzyłem właśnie ogień krzyżowy, najgorszą rzecz, którą można stworzyć przy tych kolesiach. Ale jakoś sobie z nimi poradziliśmy. I myślałem, że może nie będzie tutaj przeciwników, żebym nie żałował tego jednego naładowania naszej kostki sześciościennej, ale wygląda na to, że muszę się z tym pogodzić. PhD! Który na pewno wezmę, bo wszystkie tabletki, które teraz znajdziemy, a których do tej pory znaleźliśmy tak dużo, super dużo, że po prostu aż nie wiem, jak dojść do sklepu. Dobra, zrobimy tak. Pójdziemy w tą stronę. Uff, na całe szczęście. I... To był dobry pomysł. 9 żyć. To jest źle. Ale musimy tu wrócić, bo to jest 9 żyć. I teraz opłaca się wejść tutaj. I powalczyć z minibossem, którym będzie zwykły grid. No na chwilę obecną to zwykły grid jakoś tak nie bardzo mnie tutaj... Wow, i obrywam jak szalony. Nie powinno się tak dziać, ale okej. Okay. Zwykły grid raczej bym wolał super grida, bo to jest jakiś tam decent przedmiot, bym powiedział, ale okej. Okay. I straciliśmy sporo serc. Spirit Hearts. Fajnie by było, gdyby to teraz zapłaciło nam Spirit Heartsami i na pewno chwilę sobie na tym pogramy. Z racji tego, że mamy tyle kasy, że aż szkoda przepuścić maszynę losującą, czy też jak to woli, jednorękiego bandytę. A on daje nam pieniądze. Ja nie chcę pieniędzy, ja chcę, nie wiem, na przykład dodatkowego orbitala, albo przedmiot, którym możesz się stać, jeżeli wybuchniesz, albo właśnie Spirit Cards, żebyś nam dał, bo Spirit Cards też są chwilowo w deficycie, aby się bardzo przydały. 4, a mieliśmy ich dużo, dużo więcej. Przydałoby się teraz, ale ja nie chcę pieniędzy, gro, mówiłem ci już. I wiecie co? Przebimbamy wszystkie pieniądze i pojawi się Money Equals Power. Bo ten przedmiot lubi się w taki sposób właśnie pojawiać. I teraz mamy tabletkę. Ta tabletka nie może być zła, bo mamy PhD. I to jest upgrade życia. Więc ta tabletka była nawet bardzo dobra. Jeszcze więcej tych tabletek. Gro chce się naćpać tabletkami w grze. Kolejna tabletka. Luck up. Dobra, może być. Tak, dzięki PhD wszystkie tabletki są dobre, więc nie mam obawy ich brać. Ewentualnie są neutralne. Więc może się skończyć tym, że będziemy mieli Bombs Are Keys albo coś w tym stylu i wtedy się zdenerwuję. Chociaż mieć 98 bomb
Tak jakbym zebrał przedmiot o nazwie Pyro i sobie z nim żył, że go mam. Kolejna tabletka. Bowser Steels. Nie, Upgrade Wes. I to mi się bardzo przyda, bo mieliśmy dość wolne łzy, a... Pozostawiam to bez komentarza. Ponieważ ten przedmiot da nam tak de facto 99 monet. Czy wy widzicie, jaki jestem? Ale możemy go przerolować. I teraz pytanie, czy uda mi się go przerolować w coś o wiele lepszego? To znaczy w przedmiot, który chciałbym mieć. To znaczy money equals power. I zacząć stakować coraz więcej pieniędzy i już w ogóle tych pieniędzy nie wydać. I tak nie mamy gdzie, bo to jest ostatni sklep, ewentualnie w jakichś arcade'ach czy w czymś. Ale... Ty mógłbyś już zginąć, naprawdę. Dziękuję. Jeszcze więcej kasy. I mamy gotowy roll-up, który na 100% wykorzystamy tutaj. I... Luckfoot. Dobra. Lucky Food w połączeniu z PhD nie mamy żadnych tabletek, które byłyby dla nas złe. To jedna rzecz. A druga rzecz, chyba częściej będą nam wypadać tabletki i podnieśliśmy sobie nasze szczęście, nasz status szczęścia, czyli częściej wypadają nam dobre przedmioty i ogólnie częściej jesteśmy w stanie natrafić na przedmioty w złotych skrzynkach. Tak chyba działa Luckfoot też. To jest chyba jedna z jego dodatkowych możliwości. Ale Tears Upgrade się przydaje, bo zobaczcie, co się zaczyna dziać. Bo z jakimś cudem wydaje mi się, że mamy silniejsze... mamy silniejsze łzy. I teraz na pewno weźmiemy tabletkę. Luck up, ok, może być. I pytanie, czy ja chcę Coin Pursa, czy nie chcę Coin Pursa, bo mamy jeszcze dużo piętra do przejścia. Wow. Ale to może mi dać Spirit Cardsy, więc... Właśnie, mamy Luckfoot. I... Goldfoot, którego nie chcę, bo to jest przyspieszenie. Pinky Eye nie jest lepszy od Matchsticka, ale na pewno chciałbym tamtą kartę. Bo to może być wszystko. Two of Clubs. Oczywiście, że tak, bo to jest podwójna ilość, podwojenie naszych bomb, które mamy. A jak wiecie, mamy tych bomb. Mieliśmy ich mało, teraz mamy ich troszeczkę więcej. Kolejna karta tarota. Hanged Man. No, chcę to otworzyć. Gro. Pierwszy raz, kiedy chcę otworzyć takie coś, nie pozwalasz mi. I teraz zacznie się ciekawa rzecz, bo chcę Matchsticka, nie chcę pozostałych. I teraz boję się, że może nam wypaść, albo ja wiem, kleszcz. I nie chciałbym, żeby kleszcz wypadł. Ale zobaczcie, tak jak mówiłem, nasz iloraz szczęścia został podniesiony i to drastycznie, bo to już widać. Bo Spirit Cardsy wypadają nam jak szalone. I kolejna karta, która... The Lovers. Jeżeli napotkamy Bloodbank, to jasne, że ją wezmę, bo może się okazać przydatna. Missing Page. Wszystkie trinkety zaczynają nam wypadać. Wow. Spirit Card. The Lovers. Akurat The Lovers nie chcę. O mój Boże. Teraz się zaczęło. Dobra, zrobimy tak. Wyrzucimy te The Lovers. I ja chcę teraz moją zapałeczkę. Ja chcę zapałkę, gro, nie chcę... Zapałka. Właśnie, Matchstick. O to mi chodziło. Chcę zapałkę, nie chcę żadnego innego trinketu. Cursed School, nie. Wow, przydałeś się, naprawdę. I walka z matką, której na pewno nie rozegramy jeszcze, bo cóż,
Bo jest to walka z matką, to raz, a dwa, mamy jeszcze kilka rzeczy do zrobienia na tym piętrze i na pewno będzie to Book of Revelations. Okej, okay, możemy to zrobić, trzeciopoziomowy Meat Boy jest w miarę ogarnięty. Plus dodatkowe Spirit Cards zawsze na propsie, jak to się mówi. I cóż, ile my tu mamy serc? Mamy ich trochę. Kusi mnie, żeby pójść do Self-Sacrifice Roomu, ale właśnie zrezygnowałem z tego pomysłu, bo to jest głupie i bezsensowne. Chociaż możemy dostać przedmiot, jakby nam wypadła, nie wiem, złota skrzynka. Teraz pytanie, czy uda nam się zebrać jeszcze jeden roll-up na tym poziomie, czy nie za bardzo? Chciałbym, żeby to była prawda, ale to prawdą nie będzie. Znaczy, będziemy mieli ten roll-up, ale po walce z matką, co nie za bardzo mnie satysfakcjonuje, ale Book of Revelations został użyte, więc na pewno trzeciopoziomowy Meat Boy będzie. Chyba, że będziemy walczyć z Conquestem, co może się skończyć tym, że dostaniemy białego kucyka, którego nie da się nic innego przerolapować. Chyba to by było najgorsze, co by mogło mnie teraz spotkać, to znaczy... Nie, jest kilka innych rzeczy, które mogłyby mnie spotkać, które są najgorsze, ale... Nie owijajmy w bawełnę, walczymy z matką, mając Secret Card. Może nie jest to do końca matka na jeden strzał, ale pretty much możemy powiedzieć, że matka nie stanowi dla nas większego wyzwania na chwilę obecną, bo widzicie, co ja z nią, co ja jej robię tak naprawdę. I tak. Nie ma wątpliwości, że matka w dość krótkim czasie zostanie tylko w naszej pamięci. I Steam Cells, które tak naprawdę chcę wziąć, bo to jest upgrade życia i troszeczkę upgrade naszych łez, ale taki minimalny, to znaczy i Tears upgrade i inne. I zobaczcie, gra się naprawiła magicznie, nie było ping glitcha, nie? Ale za to mamy ciulowy układ pokoi i tak naprawdę nic wartościowego to my tutaj nie znajdziemy. Dobra, diglety idą się bujać. Ale połączenie digletów z maską Infimiego zdarza mi się po raz pierwszy. W ogóle spójrzcie, jak gra nas bardzo lubi, dała nam trudniejszą wersję. Trudniejszą wersję tego piętra, to znaczy nie jesteśmy w Wump, tylko jesteśmy w Utero. Co z jednej strony jest ciekawe, bo Utero przeważnie kończy się dla mnie... Inaczej, Utero jest dla mnie łatwiejsze, nie wiem dlaczego, ale są tutaj przeciwnicy, którzy de facto są łatwiejsi od ich odpowiedników z The Wump, które jest oryginalne. Tears Upgrade. No po prostu coraz bardziej lubię PhD Lakfuta. Wow! To było aż niemożliwe, że się stało. Maski serca bez mask Infimiego. I mamy coraz więcej bomb. I dwóch Gemini. No to już jest... Popis umiejętności w dodżowaniu musi być, bo Gemini do dodżowania nie są najłatwiejsi. Najłatwiejsi właśnie, tak jak teraz oberwałem. Plus uwolnienie tych dwóch małych karzełków naraz nie jest aż takie fajne. I znowu straciliśmy kupę Spirit Heartsów, ale chociaż jedno w zamian dostaliśmy. I boss będzie... To jest na pewno droga do bossa. I zaczynam odczuwać braki w damage'u. Może Secret Heart nie jest aż tak dobry, jak myślałem? Nie, jest dobry, tylko brakuje mi kilku przedmiotów, żeby był jeszcze lepszy. Ale Little Chubby dość mocno nam pomaga, bo Little Chubby... sprawia, że... Znaczy inaczej, jego siła stakuje się z tym, co mamy.
Tego przedmiotu nie chcę, ale upgrade życia jak najbardziej wezmę. I trzy fale bossów. I z tego co widzę, to będzie Larry Junior. Potem będzie to monstro i żeby to nie był podwójny monstro, a potem będzie to Pip. A nie, to będzie układ z Chubbem, który, nie oszukujmy się, jest chyba od monstro i Pipa łatwiejszy. No ale cóż, nie oszukujmy się, idzie nam bardzo dobrze i podwójny monstro jest teraz, więc nie jest aż tak różowo, bo trzeba troszeczkę pododżować, ale monstro w połączeniu z naszym Secret Heartem, no tak, ze świętym sercem, nie jest dla nas jakiś trudny, bo jest to przecież pierwszy poziomowy boss, tak? I cóż, zobaczmy, z kim będziemy walczyć. I jest to Headless Horseman, który da nam czarnego kucyka. Dobra, głowa padła i zobaczycie, dlaczego nie... Mamy tak, mamy solidny damage przeciwko late bossom późno late game'owym. I to się da przerolować. Tyle jestem w stanie wam powiedzieć, że czarnego kucyka da się przerolować w przeciwieństwie do białego kucyka. I szkoda, że nie dostaliśmy trzeciopoziomowego Cube of Meat, ale to znaczy, że... Inaczej, to, że dostaliśmy tego bossa oznacza mniej więcej tyle, że Book of Revelations zadziałało. Nie to, że nie miało zadziałać, tylko zadziałało, ale nie w taki sposób, jakbyśmy chcieli. I szczerze, złoty klucz przy 99 kluczach jest po prostu śmiechem na sali w tym momencie, ale okej, okay, gro, ja widzę, że starasz się, nie wiem, ułatwić mi coś, nie wiem co, ale coś próbujesz mi ułatwić. Jak będę wiedział, co mi próbujesz ułatwić, to porozmawiamy. I mam screen, coin purse. Wiecie co? Jedną rzecz zrobię, to znaczy sprawdzimy, czy uda nam się złapać jeszcze jednego roll-upa na tym piętrze. Co wątpię, i to tak szczerze wątpię, bo ta gra nie jest aż tak dobroczynna. I cóż, i jeżeli nie uda się, no to weźmiemy Mom's Coin Purse. A jeśli uda się znaleźć roll-upa, no to na pewno przerolapujemy to w coś innego. Chociaż przy pigułkach, które mamy w rotacji, może się okazać, że będzie to najlepszy wybór, wzięcie saszetki z tabletkami matki. I cóż, idzie mi źle, bo Gemini to Gemini i dwóch Gemini w jednym pokoju, nie umiem ich zsynchronizować i to jest jedyny mój problem. Jeżeli będziecie w stanie ich zsynchronizować, to nie ma większego problemu. I cóż, kolejny pokój, który... Au! Nie umarłeś jeszcze? Powinieneś wybuchnąć i zginąć. Który nie powinien mi sprawić problemów, a jednak straciliśmy jeden Spirit Card na tym. I odzyskaliśmy go z powrotem. Wow! Czyli Secret Room będzie tutaj. Pieniądze. Wow! Naprawdę były mi one potrzebne. Ale okej. Mamy jeden roll-up i teraz pytanie, czy rzeczywiście ja chcę przerolować, czy rzeczywiście chcemy przerolować Mom's Coin Purse, czy raczej zostaniemy przy Mom's Coin Purse i weźmiemy tabletki, które na pewno będą dobre. Ups, Cat of Nine Tails. To była zła decyzja z mojej strony, ale okej. Okay. Jakby wam to powiedzieć? The Womb 2 to po pierwsze, a po drugie walka z matką. Nie będę chodził, bo mamy tak, mamy tak naprawdę jedno pomieszczenie, które da nam na pewno przedmiot, to znaczy... To znaczy jest nim
pokój wyzwań bossów, jednakże jest on po tamtej, po prawej stronie mapy, na samym końcu, zaś możliwość wykorzystania, nie wiem, Bloodbanku jest na samym końcu, po lewej. I jak bardzo bym chciał, tak nie. Nie. To jest za dużo łażenia i to nawet nie jest w tą stronę, wyobraźcie sobie, moi drodzy, że w tą stronę nawet nie jest boss room. Wow. Poszedłem w ślepy zaułek. To się zdarza rzadko. Ale okej, tak czy tak, idziemy w dół. Czyli to jest jedyna możliwość. I teraz coraz bardziej kusi pójście w prawo, bo to będzie po prostu po linii prostej. Ale musiałbym wytracić wszystkie czerwone serca i istnieje możliwość, że ich nie przywrócę do tego stanu, w jakim są. A jak wiecie, ostatnie rany przegraliśmy dlatego, że nie mieliśmy tak naprawdę żadnych dobrych serc, inaczej chciałem powiedzieć w taki sposób, ale to było zupełnie bezsensowne, nie wiem skąd to wziąłem. Znaleźliśmy... Mamy jak odzyskać nasze serca. Przez co pójście i przehandlowanie ich w Bloodbanku staje się bardziej, ale to bardziej ryzykowne. Dobra. Zrobimy tak. Jedno serce. Patrzę, ile mamy pełnych serc, ponieważ pełne serca tylko nas uratują. Drugie pełne serce. I teraz ile jest tutaj pełnych serc? Połówka. Tam gdzieś jest też połówka, więc mamy 3 pełne serca. Jeszcze raz tutaj wejdę. Wiem, że to jest marnotrawstwo bomb. 3 pełne serca. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Czyli mogę przewalić 11 serc, czyli 8. Ile ich mam? Mam ich 6, czyli mogę 5 przewalić raz i potem mogę przewalić 6. Spróbujmy. Chyba, że znajdziemy jeszcze więcej serc albo coś się stanie bardzo złego, typu właśnie takie pomieszczenie. I... wow. Serce dziecka. Na chwilę obecną już się nam nie przyda. Ale fajnie, że jest. Chociaż mógłbym je wziąć i wykorzystać do tego, żeby wypadało nam więcej czerwonych serc. To jest kusząca propozycja, ale okej. Dobra, wieżyczka zdjęta, bo wieżyczka stanowiła tu największe zagrożenie i teraz diglety. I nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wejść do Arcade Rooma. Raz. Dwa. Dobra, tak jak mówiłem, 5 serc możemy przehandlować śmiało. Za chwilę będziemy mieli 99 monet. I to będzie aż śmieszne. Dobra. Wszystkie serca przehandlowane. Teraz spróbuję u ciebie może wygrać jakieś serca, chociaż wiem, że prawdopodobieństwo na to jest bardzo niskie. Prędzej znajdę coś tutaj. Dobra. Z tej strony? Nie. Więc było to z drugiej strony, więc teraz spróbujemy z lewej strony. Właśnie. Chodzi o to, żeby pozmieniać troszeczkę tutaj, namieszać mu w jego AI i mamy tabletkę kolejną, która jest upgrade'em życia. Nie? Nie wiem, co robi ta tabletka. To jest Tears Upgrade, czyli inaczej. Tears Upgrade mieliśmy wcześniej, czyli to był Tears Downgrade, który zamienił się w Tears Upgrade, bo nie możemy mieć złych tabletek ze względu na PhD i Lakfuta. Więc... okej. Powiem tak. Kolejne serce do przehandlowania. I wiecie co? Głupio robię, bo powinienem teraz pójść... Ach, nie mogę wyjść, bo u ciebie grałem. No, dwie bomby, okej, może być. Powinienem pójść w prawą stronę do pokoju wyzwań bossów
cóż, i spróbować cokolwiek ugrać. Teraz nie mogę wziąć żadnego serca po drodze, bo nie pozwoli nam to wejść do pokoju wyzwań bossów. I zaczyna być strasznie, bo mam bardzo mało życia jako życia. I opieram się teraz głównie na tym, że nie będę głupio go tracił. O, bomba, może być. I cóż... Doppelganger, tak nauczyłem się, jak się on nazywa. Doppelganger nie stanowi dla nas już zbytnio zagrożenia. Z tego prostego powodu, że... Kolejne serce, które możemy przehandlować. Dwa razy Duke of Flies, który na obecnym etapie widzicie, że przechodzimy przez takich bossów jak on, jak przez Masełko. Masełko, powiedział Homer Simpson. Tak, znowu zacząłem oglądać Simpsonów, co jest niebezpieczne. Bo lubię ten serial. Wow, i teraz szybki dodging i jest ok. Dobra, pokój wyzwań bossów. Upgrade życia. I teraz stoję przed największym dylematem. Czy brać upgrade życia, czy przerolować go w coś innego? Na przykład w pentagram. Fajnie by było dostać z tego pentagram. Nie mogę się zdecydować. Dobra, dokwód. Niech będzie. I walczymy z Lokim, który nie powinien nam sprawić problemów, bo właśnie takie rzeczy będą się teraz z nim dziać, to znaczy... Aha, tylko dwóch bossów. I jest to na dodatek Monstro 2, który należy do puli bossów, których chcielibyście tutaj spotkać i ogólnie, których chcielibyście spotkać, bo jest on najłatwiejszym z bossów, jaki może być, chyba że się go zdesynchronizuje, tak jak ja to zrobiłem. I cóż, mogę teraz pozbierać serducha, które tak bardzo oszczędzałem, idąc tutaj. I wow, to wygląda naprawdę fajnie. Kolejne serducho. I teraz nie popełnić błędu, nie wchodzimy tam, tylko idziemy tutaj i tutaj było pół serca. Tak, pół serca. Mamy prawie wszystkie serca. Nie weźmiemy tego. I spróbujemy zdobyć jeszcze jeden upgrade życia. No po prostu ilość życia w tym ranie zaczyna mnie przerażać. I ilość kasy, którą mam, też zaczyna mnie powolutku przerażać, bo... Naprawdę, w tym momencie przydałby się Money Equals Power, dzięki któremu nasz damage po prostu wywindowalibyśmy pod sufit w taki sposób, że ośmieliłbym się powiedzieć, że mielibyśmy szafana na dwa strzały. Serce, które od razu przehandluje. Za garść monet. Proszę, tylko nie, albo nie, chcę wygrać. To był przedmiot, który mógłbym roll-upować na chwilę obecną, niestety, ale już takim przedmiotem nie będzie. I teraz mądrze to rozegrajmy, to znaczy pół serca zostawmy na później. Kolejna mucha. I teraz to już zaczynać trochę przesadzać, ale właśnie dlatego chciałem zostawić na później. Możemy dwa razy zagrać. Raz. Dwa. Naprawdę nic? To się zaczyna robić podejrzanie. Okej, zostawmy to. A dlaczego? Bo jeżeli wypadnie nam przedmiot z tego, to możemy to przerolować. Coś użytecznego. No, kolejne Spirit Heartsy, które jak zwykle są na propsie. I proszę cię, więcej serc. Naprawdę dużo więcej serc by się przydało. Pieniędzy już nie chcę. Bomby też mogą się przydać, chociaż na pewno nie będziemy ich używać do walki z matką, bo po prostu mamy zbyt duży damage, żeby zużywać bomby, chociaż mogę je poświęcić na crowd control, więc w sumie to, co przed chwilą powiedziałem, jest totalną bzdurą, bo i tak będę używał bomb w walce z matką. Nie, no...
nie dawaj mi tych pieniędzy, bo to sprawi, że będziemy tutaj dłużej siedzieć. Daj mi właśnie serca, których nie chcesz mi dać najwyraźniej. Wolisz mi dawać pieniądze, bomby. On w ogóle mnie nie słucha, słuchajcie. No to jest po prostu aż niemożliwe, co się tutaj dzieje. Jak dużo czasu poświęcamy na hazard w tej grze. Wygląda, jakbym był uzależniony. Nie, po prostu to jest jedna z tych strategii, która jest męcząca, ale opłaca się w Isaacu, nie w prawdziwym życiu. No chyba, że w prawdziwym życiu też ukrywacie się przed swoją matką w piwnicach i próbujecie ją pokonać, używając martwego kota albo, nie wiem, pasożytów, które sobie wszczepiacie, czy innych rzeczy. Jeżeli tak, to bardzo te osoby przepraszam, nie chciałem was urazić. Dobra. Hura. Dlaczego? Harlequin baby. Dobra. Niech będzie i kostka 20-ścienna jest nam zupełnie nieprzydatna. Chyba, że zrobię z nią dość ponury trik, to znaczy zbiorę wszystkie... Muszę pamiętać, żeby potem tu wrócić, tak? Zbiorę wszystkie... Dobra, wiecie co, nie będę z tym kombinował, bo kostka 20-ścienna raz mnie już upupiła, że tak powiem. Tak bardzo politycznie i bardzo literacko, że mnie upupiła. I cóż, nie chcę mieć z nią za dużo wspólnego. Dlatego weźmiemy stąd tą połówkę serca. Pójdziemy do sekretnego pomieszczenia. W ogóle nie znaleźli... Wiem, gdzie jest ukryte pomieszczenie i w dalszym ciągu do niego nie wszedłem. Ale okej. Ile razy jeszcze mogę zagrać? Mogę zagrać 3 razy. Mam nadzieję, że w ciągu tych 3 razy Blood Bank opłaci się. Mamy tyle bomb, że mogę spróbować w najmniej możliwych lokacjach. Ale i tak spróbuję, bo co mi szkodzi. I było tutaj. Fortune Teller. Zagram w nim, dlatego że to są Spirit Heartsy. Spirit Heartsy, jak wiecie, bardzo nam się przydadzą. I Liberty Cup niestety, ale nie chcę brać. I wow! Sorry, Matchstick, ale nie masz... Po prostu... Zobaczcie, co się dzieje. Porównajcie sobie. Strzelam mając Matchsticka, nie? A teraz będę strzelał mając Raka. Widzicie tą subtelną różnicę? Kolejny Spirit Heart, który... Wow, uratuje nam dupę i to dość mocno. Askier bodajże. Przedmiot, którego nie chciałbym mieć. Rusted Key, który nie działa. Super Trinket. Isaac's Fork, który jest mi nieprzydatny. Karta, która może być przydatna. The Empress. Ale ja chcę tą kartę tutaj. Two of Diamonds. Czy ja coś mówiłem, że będziemy mieli 100... Nie kleszcz! Wow! To było bliskie! I teraz wiecie, dlaczego nienawidzę takich pomieszczeń. Dobra, spróbujemy to zrobić tak. Wsadzimy tu bombę. To po prostu jeszcze bardziej upieprzyło sytuację. Jeszcze lepiej, ale okej, okay, może Spirit Cards nie będą wypadać w tamtą stronę. Dobra, następna karta, którą jest Temperance. Nie chcę Temperance. Chcę The Empress mieć przy sobie. Kolejna karta Tarota. Kolejna karta Tarota. Zejdziemy do 90. Flat Penny, który jest mi nieprzydatny, bo mam 99 kluczy. No i tak się właśnie skończyło życie tej oto maszyny. 3 razy, pamiętam, możemy zagrać i na pewno 3 razy zagramy. I mam nadzieję, że w tym czasie wypadnie nam Bloodbag, który by się bardzo przydał.
bo to jest upgrade życia i upgrade szybkości. Dlaczego nie wypadłeś? I mamy 99 monet z powrotem. Wiecie co, nie będziemy już zabawiać się w Gambling Mana, tylko weźmiemy nasze trzy brakujące serca z Heart Roomu. Wow, nie tutaj postawiłem zupełnie bombę. Już po prostu mam tak dosyć tego, że Bloodbag nie chce wypaść po raz kolejny, że aż nie zwracam uwagi, co robię. Ale okej, troszeczkę pomyślunku i idziemy walczyć z matką. Czy jak to woli Lyft, czy jak to woli sercem matki wersja 2.0. I wolę It Lives. Dobra. I mam nadzieję, że to się nie skończy w taki sposób, że stracę ogromną ilość Spirit Heartsów, bo byłbym strasznie, ale to strasznie wściekły na siebie. Okej. Crowd Control mamy w miarę. Nie chcę za dużo też używać bomb, bo po prostu nie chcę ich używać. Chcę troszeczkę inną strategię. No dobra, na Larego Juniora użycie bomby jest aż obowiązkowe. I na tych głupich też, na tych też zresztą. I teraz matka powinna właśnie, powinna cały czas zacząć strzelać bombkami, które zrobią nam coś, jeśli się z nimi spotkamy. Ale nie powinni nam nic zrobić, jeżeli zagram jeszcze raz, bo mam jedno serce do uzupełnienia. No, jedno serce do uzupełnienia, którego zupełnie nie wykorzystam, bo nie. I Sheol, moi drodzy. Sheol. I mamy ogromną szansę na to, żeby pokonać szatana. I teraz tylko pozostaje pytanie, czy chcę ryzykować właśnie takimi głupimi rzeczami, czy raczej nie. I co my tu mamy? Na pewno będą tutaj bossowie, ale nie ma tutaj... Wow! Zaskoczyło mnie. Powinien wypaść nam przedmiot. Ale nie wypadł. Co oznacza, że gra albo się na nas obraziła, albo nie wiem co. I teraz fajnie by było, gdyby nie było podwójnego... Później, żeby nie było podwójnego, jak on się nazywa, monstro, tylko żeby był to monstro 2. No właśnie, i niestety okazuje się, że dostaliśmy znowu podwójnego monstro, ale zsynchronizowali się chłopaki nam, przez co walka z nimi będzie deczko łatwiejsza. Tak, jakoś większych problemów nie stanowi dla mnie monstro na chwilę obecną. Przy mojej szybkości, przy tej szybkości, którą mamy, powinienem powiedzieć. I teraz pytanie, czy to będzie w dół, czy to będzie w górę? Podwójny Loki. Podwójny Loki nie stanowi dla nas większego problemu, chyba że zacznę obrywać w głupi sposób. Ale znaleźliśmy ukryte pomieszczenie, w którym na pewno znajdziemy przedmiot. Bo jesteśmy w Sheolu, prawda? Chyba że gra da mi pieniądze, których zupełnie nie potrzebuję. Nie. Tego Trinketa nie chcę i... To jest aż śmieszne i nawet tego nie skomentuję. I teraz pytanie. Czy jak pójdę w dół, to uda mi się dotrzeć do bossa, czy raczej... Wybrałem złą drogę i powinienem iść... co to jest? Range upgrade. Wreszcie doczekałem się po tak wielu pokojach, czy nawet po tylu piętrach, doczekałem się wreszcie tego, że dostałem upgrade mojego range'a. Co jest zupełnie mi nieprzydatne, bo mam raka. A rak działa jako taki permanentny, dość mocny upgrade, nie tyle co US, co właśnie... No, US też, szybkość wystrzeliwania US, siła tych US i również ich range. Nie wiem, ile mamy jeszcze Spirit Heartsów, mam nadzieję, że dużo i że nie przewalę ich w głupi sposób, właśnie w taki sposób.
co my tu mamy? Diabeł, który jest lepszy od Temperance. O niebo lepszy jest od Temperance na chwilę obecną. I głowa bezgłowego jeźdźca po prostu padła. I cóż, szatan. Szatan. Tak. I teraz użyjmy od razu diabła, który sprawi, że mamy jeszcze potężniejsze łzy. I przebijamy się przez bossów jak przez masło. To chyba będzie najkrótsza walka z szatanem, jaką kiedykolwiek rozegrałem. Tak. I teraz będziemy walczyć z samym panem ciemności, który tak jakby traci życie jak porąbany. I teraz pozostaje już tylko dodżować szatana w dość dobry sposób i mam strasznie mało życia. I proszę, ja chcę pokonać szatana chociaż raz. Alleluja, moi drodzy. Alleluja. Akurat w dobrym momencie powiedziałem. Wow, najszybsza walka z szatanem i nawet nie zdążył nam zabrać wszystkich naszych Spirit Heartsów. Super. I odblokowaliśmy nóż matki, czyli możemy wrócić do zabijania Isaaca w katedrze. I możemy też wrócić do grania różnymi postaciami, bo głównie o to chodziło, żeby zdobyć właśnie nóż matki, a żeby to zrobić trzeba niestety Isaaciem przejść Szeola, pokonać szatana w Szeolu. Teraz pozostają nam jeszcze inne postacie, żeby odblokować inne przedmioty, ale tak za bardzo mi się nie chce tego robić na chwilę obecną. Ale cóż, dzięki wam za oglądanie. Jeżeli macie jakieś sugestie co do tej serii, piszcie je w komentarzach. Na pewno je przeczytam i na pewno odpowiem na wasz feedback. I cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!